Dzień dobry w nowym vlogu. Dzień dobry, witam, jestem tutaj. No, jestem, patrz przed siebie. No właśnie, słuchajcie, obudziło nas dzisiaj przepiękne słońce i zapowiadał się naprawdę super start w długi weekend. Mieliśmy też bardzo dobry plan, ale wsiedliśmy do samochodu, Max kupił kawę, zatankował i co? Zaczyna padać. A my właśnie uderzamy w trasę. Jest surprise, padam. I zobaczymy, czy nasz plan się dzisiaj mimo wszystko uda. Ale na razie nie zdradzę wam jeszcze, gdzie jedziemy, bo jeśli się okaże po drodze, że jeszcze mocniej pada i pogoda nam mimo wszystko popsuła tą naszą decyzję, to nie będę wam zdradzać, gdzie jedziemy. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj na trasie. Ale mam nadzieję, że do miejsca, do którego dojedziemy, zaskoczy nas, w miejscu, w którym będziemy, zaskoczy nas pogoda i będzie pozytywna. Nie zaskoczy nas negatywnie deszczem, tylko pozytywnie. Udało nam się dotrzeć na miejsce, pogoda troszeczkę się poprawiła, przebija się lekko słoneczko, a gdzie dojechaliśmy? Do Kazimierza i właśnie wybieramy się na spacerek po ryneczku. Kochanie, potrzyj nosek, na szczęście. Vedi come bello, questo porta fortuna. Porta fortuna, sì sì. Słuchajcie, dopadła nas jakaś inwazja cyganek. Jak nie komary, to teraz cyganki. Zaczepiają mnie praktycznie na każdym kroku. Mogę pytanie, bo pani taka czarna, podobna do nas. No wiecie co? A Masia mówi, słuchaj, może zadzwonimy na policję? Przecież to jest nielegalne, one wyłudzają pieniądze. Mówię, Massimo, darujmy sobie. Ale powiem wam, że tyle razy, ile przyjeżdżaliśmy do Kazimierza, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym, żeby było tutaj aż tyle cyganek. Feel alive when I'm in this town. Look
someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my... Zatrzymaliśmy się teraz na obiadek i zamówiliśmy sobie w smażalni ryb, dwa razy dorsza, frytki belgijskie i surówki. I'm gonna make mistakes, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Czas wracać do domku. Jak się udał wypad? Bardzo dobrze, a jestem już 5 lat teraz. Dawno nie było w filmach, jak Massimo mówił. Jestem zmęczony. Znaczy, jak bardzo gorąco jest. Tak, w ogóle pogoda nam dopisała idealnie, a nawet aż za idealnie, bo temperatura podniosła się prawie do 30 stopni. A było tak przyjemnie w tym busiku, jak sobie jechaliśmy, wiatr nam rozwiewał włosy w każdą stronę. Coś wspaniałego. Co prawda, komary... Bardzo, mamo, dużo, nie bardzo. Bardzo dużo jest. Powiem wam, że pan, który nas oprowadzał po różnych właśnie tam miejscach tym busikiem, mówił, że dobrze, że nie przyjechaliśmy w poniedziałek, bo była jakaś inwazja tych komarów i dzisiaj to jeszcze jest w miarę. Ale rzeczywiście uśmialiśmy się z ludźmi, bo co chwila odganialiśmy się od komarów, ale przeżyliśmy, to najważniejsze. Jest gorąco, duszno, bardzo, bardzo duszno. Nie wiemy, co nas czeka, jak dojdziemy do Warszawy. Podobno pada, więc zobaczymy. Na razie jest ok, droga jest przejezdna, także wracamy do domku, wypad się udał. Czego chcieć więcej, tak na dobrą sprawę. No i myślę, kochani, że już będziemy kończyć, żegnać się z wami. Taki szybki, krótki daily vlog z naszego wypadu do Kazimierza. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Arrivederci. Arrivederci. Miłość. Cześć! O, proszę, jakiś szczęśliwy koteł. Chodź, Pipunciu. Chodź do domku. No nie myślcie sobie, że zapomniałam o naszych szybkich kosmetycznych rozdaniach. Obowiązkowo i tym razem kosmetyki, a wśród nich błyszczyk od Sephory i to jest ta seria Holo, mgiełka różana rozświetlająca od Pixi, krem z filtrem Sezderma, świetny, świetny preparat. 50 SPF, czyli wysoka ochrona UVA, UVB i R. Coś wspaniałego, nanotechnologia. Bardzo, bardzo gorąco wam polecam. I coś, co myślę, że przypadnie wam do gustu, jeśli chodzi o letnie wieczory. Brzoskwiniowa, glinkowa maseczka. Tak, koreańskiej marki, bardzo ładnie pachnie i też fajnie pielęgnuje skórę. Także kochani, zasady są te same co zwykle. Zostawiacie komentarz pod tym filmem, bez względu na to jaki to będzie komentarz, liczy się wasza aktywność. Udział biorą wszystkie osoby, które oczywiście obserwują tutaj mój profil, moje konto, mój kanał i te, które zostawią komentarz. Wysyłka tylko i wyłącznie na terenie Polski. No i co jest jeszcze ważne, to to, że wyniki podam w karcie społeczność, jak zawsze, ale będziecie musieli troszeczkę na nie poczekać, ponieważ już za kilka dni lecimy do Włoch. Tak, większość z was o tym doskonale wie, czeka nas włoskie wesele, a jak tylko wrócę do domu, to oczywiście ogłoszę, do kogo tym razem poleci ta paczka i mam nadzieję, że te oto kosmetyki, te preparaty podobają wam się tak jak i poprzednie. A jak kończyć dobrze pierwszy dzień długiego weekendu? No oczywiście tak. O mam, tararam.